Panie ministrze, zacznijmy od wideokonferencji bardzo ważnej, która wczoraj miała miejsce. Wideokonferencja, bo prezydent był w Afryce z Joe Bidenem i z najważniejszymi liderami państw Zachodu, powiedzmy to sobie, bo byli liderzy G7, byli liderzy NATO. Na co konkretnie zwracał prezydent uwagę, bo mowa była o Ukrainie? No, przede wszystkim prezydent powiedział bardzo jasno, że Polska nie przyjmuje do wiadomości czegoś takiego jak zmęczenie tematem ukraińskim. Do momentu, aż rosyjskie siły nie zostaną wyparte z Ukrainy, w naszym interesie, w interesie naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, Polek i Polaków, jest to, aby Ukrainę wspierać do momentu, aż Rosja po prostu sobie nie pójdzie. Bo w innym wypadku Rosja będzie stanowiła zagrożenie zarówno dla Ukrainy, jak i dla innych krajów, w tym naszego. A o co chodziło prezydentowi, kiedy mówił o trzeba przyspieszyć pewne procesy związane z udzielaniem pomocy Ukrainie i dodał, że zwłaszcza chodzi o Unię Europejską? Istotnie jest pewne wstrzymanie, zbyt wolno idzie przyznawanie Ukrainy czy wypłacanie Ukrainie 8 z 9 miliardów euro, które mają na celu po prostu utrzymanie stabilności państwa ukraińskiego, no bo nie zapominajmy, że Ukraina toczy wojnę, jej gospodarka została wyniszczona, czy w dużej mierze osłabiona przez agresję, no a pensje nauczycielom, służbie zdrowia trzeba płacić. W innym wypadku państwo staje się dysfunkcyjne. Emerytury oczywiście. Dlatego Ukrainie trzeba w tym momencie pomóc przez te najbliższe miesiące zapewnić podstawowe funkcje państwa. Była dzisiaj depesza z Brukseli pilna, że Unia Europejska udzieli Ukrainie wsparcia finansowego w wysokości 5 miliardów euro. No, to dobrze, że przynajmniej część tego jest uwolniona. Ja nie wiem, czy to tutaj mówimy o tych samych funduszach. Tak, o 5 z 9. Natomiast cieszę się, że przynajmniej coś idzie do przodu. No to czekamy na całość. Czekamy na całość, ale prezydent też powiedział, że jest zwolennikiem utrzymania pełnego wsparcia dla Ukrainy i twardego stanowiska wobec Rosji. Jak zostało to przyjęte przez stronę amerykańską? Tu się nic nie zmienia. Zresztą muszę państwa też uspokoić, że żaden z uczestników tej dyskusji, no nie będę oczywiście wchodził w jej szczegóły, nie przejawiał żadnych kapitulacyjnych nastrojów pod adresem Rosji. I Stany Zjednoczone i wszystkie inne kraje Zachodu są jak najbardziej za tym, że rosyjską agresję trzeba po prostu zakończyć, wywierając na Rosję nacisk i doprowadzić do tego, aby Rosja tę wojnę przegrała i wycofała się z terytorium ukraińskiego. Temat Ukrainy był obecny również w czasie zakończonej, tak naprawdę dziś, prawda? Bo wróciliście nad ranem czy w nocy z wizyty po krajach Afryki. To była Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej i na koniec Senegal. To właśnie stamtąd była ta wideokonferencja, prawda? Z Senegalu. Tak, tak. Ta wizyta... Została wkomponowana w wizytę, tak żeby jej też nie przerywać. Jak podkreślają eksperci, ma ogromną wagę nie tylko na współpracę gospodarczą, która się przecież rozwija między naszymi krajami, ale także ze względu właśnie na wojnę w Ukrainie i związany z tym kryzys energetyczny. O co chodzi konkretnie? No, szanowni państwo, przede wszystkim Rosja przeprowadziła bardzo zmasowaną kampanię różnego typu kłamstw i przeinaczeń na kontynencie afrykańskim, używając do tego głównie media społecznościowe. To nam zostało też bardzo jasno powiedziane przez przywódców afrykańskich, w jakiej trudnej sytuacji są, że jest oddziaływanie bezpośrednio na społeczeństwa. No, Rosja próbuje wykorzystać swoje przekonanie o niewiedzy na temat tej sytuacji wśród społeczeństw afrykańskich. Prezydent Duda nie tylko rozmawiał z przywódcami, również udzielił wywiadu BBC Afryka, żeby dokładnie powiedzieć, o co chodzi w konflikcie. No i wreszcie, najważniejsza rzecz, to co prezydent mówił, zresztą pisał też dzisiaj, z Afryką trzeba rozmawiać jak z partnerem. Samo to, co robił do tej pory, robiła wspólnota zachodnia, czyli uważanie, że Afryka prędzej czy później będzie musiała zrozumieć nasze racje, no jest błędem podejściem. Jeżeli chce się do kogokolwiek przekonać, trzeba mu okazać elementarny szacunek i traktować po partnersku. Ta wizyta była przejawem tego. Zresztą ten szacunek był widoczny z obu stron. A jeśli chodzi o surowce energetyczne, bo to jest dla nas bardzo ważne w kontekście wojny na Ukrainie, oczywiście, prawda? Że tak. Oczywiście, że tak. Są dwa kraje, dwa z trzech krajów są dużymi producentami surowców. Mówimy o Nigerii, producencie ropy, w mniejszym stopniu gazu. No i mówimy o Senegalu, który właśnie swoje złoża
w tym momencie odkryte w 2014 roku, rozpoczyna ich eksploatację i rozpoczyna od tego, że chce bardzo uzyskać nad nimi pełną kontrolę i suwerenność i nie oddawać ich nikomu, ale potrzebuje partnera. Dlatego też przedstawiciele PGNiG i Orlenu byli na miejscu. Była bardzo wczoraj długa dyskusja do późnych godzin z przedstawicielami sektora naftowego, której prezydent brał udział, w której wszyscy braliśmy udział, a przede wszystkim firmy naftowe i gazowe z jednego i z drugiego kraju, bo liczymy na to, że weźmiemy po prostu w tym udział. W kontekście